Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. A co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Cyberpunk 2077 i zapraszam was na kolejne zmagania z kontraktami. A dziś mam w planach już wszystkie zakończyć, także od przyszłego odcinka raczej będziemy robić finałowe misje. Zobaczmy mapę. Ja chcę iść do tego kontraktu. Gdzie da się udać? W tę stronę, tak? To jest niby tu, na dole. Gdzieś niżej to chyba jest. Dobra. Równowaga. Bez niej wszyscy już dawno rzucilibyśmy się sobie do gardeł. Korpy, gangi, najemnicy. Wiesz, jaka jest w tym rola fikserów? Jeśli jedna ze stron konfliktu zaczyna wyraźnie dominować, profesjonalny fikser dyskretnie pomaga tej drugiej. W ten sposób zabezpiecza swoje interesy. Dlaczego o tym mówię? Bo czas na niewielką interwencję. Sprawdźcie załącznik. No, z chęcią zobaczę, co my tu mamy. Neutralizacja. Sklep Data Inc. w Haywood. Rebecca Price ma zniknąć. Twoja decyzja. Jak? Nie będę wnikać w szczegóły. Również wtedy, jeśli na drodze staną ci animalsi. Akurat oni powinni rozumieć istotę równowagi w przyrodzie. Dobra, jakieś takie czerwone końcówki widzę, ma. Włosów. Super. 136. Kurde, gdzieś musiałbym amunicję sobie załatwić. Bo się okaże, że nie będę miał. Dobra. Wejdź do sklepu z elektroniki. Dostań się do zaplecza sklepu. Okej. Już tu widzę, jest najpierwszy. Kurwa! Tu są śmieci starsze ode mnie! Po chuj to ludzie kupują! Zamknij dupę, Misza! Mam tu klienta! Można pogadać? No, poczekaj. Czego chcesz? Drogawo u was. Za jakość się płaci, Marta. Mamy dziś w studio naprawdę wyjątkowy... Od kiedy prowadzisz ten interes? A co? Widzę lata doświadczenia w sprzedaży. Tak. W
bardzo bezpośredniej. Kupuj coś, cwaniaku, albo wypad. Co masz na sprzedaż? Kierowniku! Co tam mamy na sprzedaż? Co? A, dobra. Jakieś, kurwa, śrubki, nakrętki, kabelki z dupy, różne elektroniczne gówna. Słyszałeś pana kierownika? Słyszałem też, że można tu dostać poważny sprzęt. Ty, albo się umiesz bawić w sklep, albo nie umiesz. To jest oferta dla ciebie. Dobre sobie. Sprzedawca rupieć. Co my tu mamy? Lara, gaza, kostka do gitary, misa rytualna, płyta winylowa, kolejna, różaniec, okej, wachlarz. My może sprzedamy rupiecie. 24 euro dolary, 3 rupiecie, no dobra. Wykup. Ciekawe. Dobra, escape. Zanim do tego miasta i o tym, że nie traktuję. Teraz jaka mam się dostać na zaplecze, tak? Zależy wyłącznie. To wyjść. Zobaczymy. Musi być wejście. Jakieś inne również. Aha. Za mało siły. Się nie da przejść. Spróbujemy, jak się nie da innym wejściem, no to od frontu trzeba, no cóż. Na chama. Co się wydarzyło, czy tam jej? Szkoda czasu. Użyj zdolności. Okay. Oglądacie N54 News. Wiadomości lokalne. Zajebiście się bawię, aha. A hakuję tak na ten cały czas. Zmniejszamy do maszyny. Nie. Mnie dzisiaj odpuszczę. Do jutra mam z nią siedzieć. A, też się trzymaj. To ją mamy zimprowizować, spoko. Tutaj. Jako, że pytając jego i próbując go tutaj do tej skrzyni wrzucić, zaczyna mi crashować cyberpunka, także troszeczkę inaczej to zrobimy. Ta skrzynia, bo też uważajcie. Neutralizuj. Dobra. Co? Co mi
Robię co mogę, nie istnieją. Nie interesują mnie twoje zapewnienia. Chcę dostać kolejną dostawę broni do końca tygodnia. A jeśli nie, nic jej nie rób, to dostaniesz kolejny palec. Wszystko dostaniesz, proszę. Ola. Ulala. W sumie to nie wiem, czy dobrze zrobiłem. W momencie, no ale dobra. Rzeczy. Momenty. A, to jest mieszkanie zwykłe. Dobra. A gdzie ten sklep jest? Doskonale. Równowaga czasem wymaga ofiar. Zamykam kontrakt. Dobra. Czyli tak, pierwszy kontrakt już mam załatwiony. Teraz spójrzmy. Na kolejny. Tu mam cztery mam tu. Tu nic nie widzę. To jest piąty, szósty. To byłoby tyle? To chyba jeszcze... Nie wiem, czy tylko liczyłem. No dobra. Jesteśmy tu. Tu mam 5 na 5. Spoko. To lecimy tu. W momencie. Sabotaż. Tu mamy kontrakt. I ratu. Dobra. Jakiś mały korek. Musimy się tutaj dostać. Wszystko mi jedno. Prosto. Fajne auto, kuźwa. Ciekawe. Oj, biedaczek. A, ja tam miałem skręcić. Dobra. Tu. Dalej prosto. Czekaj. Ej, w prawo. Okej. Parking tam jest. Teraz w lewą stronę. Mamy kilometr do zadania. Ops, nie planowałem tego. A tu chyba gdzie mam jechać? W lewo i w prawo. Dodamko tu. Żadnego miejsca parkingowego tu widzę nie ma. X-znak? BD-znak. Hej, syn Arati Kapoor zaćpał się błyszczykiem. To nowy narkotyk, który pojawił się na ulicach Night City. Arati chce, żeby laboratorium odpowiedzialne za produkcję tego syfu zostało zniszczone. Sprawdź załącznik, to dowiesz się więcej o samej Arati i całej tej posranej sprawie. Spoko, trochę znamy się. Kuźwa. Co my tu mamy? Sabotaż. Przesunąć pewne miejsce może być chronione przez Tiger Clone. Aha, okej.
Ja bym chciał jeszcze kwipunek. Odtwarzanie. Otwierć. Otwierć. Jest? Mocja to strzel. A, w sumie nie mam strzel. A teraz znikaj. Interesująco. Jak zmieniałaś sobie plecy. Weź do budynku. Brat mi te tatuaże robił. Budynek się odezwał. Znajdzie się te jego okej. Idzie Anzonem Sury. Kasta! Pierdol! No, podnieś. Teraz pokażę ci bazur. Na pewno pokażesz. Już to widzę. Laboratorium. Ale nie musisz być szampem korporacyjnym. Wiem, że ktoś musi być. Ładnie wysadzone. Opuść teren? Pójdź, wy naprawdę? Nic więcej nie ma? Zginęło zwłoki, czy dziewicę został zaalarmowany. To znaczy, że chyba na górze ktoś jeszcze jest w tym układzie. Ciekawa lokacja w sumie. Wszyscy zostali wymordowani. Mam wrażenie, tak, tam chyba byłem. Tak, tu byłem na 100%. Gdzie to się wychodziło? Darka, idę do! Ah!
to ta winda była w ogóle. A, na motorek przyjechali. Ha, ha, ha. Fajnie, fajnie. Możemy sobie wsiąść? Możemy. Dobra. Laboratorium zniszczone. Dokładnie o to nam chodziło. I wiesz, nie ma co się oszukiwać. Błyszczyk pewnie nie zniknie z rynku, ale przynajmniej napsuliśmy trochę krwi skurwysynom, którzy go tworzą. A, i jeszcze jedno. Arati kazała cię pozdrowić. Jest naprawdę wdzięczna za tę robotę. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Super. Dobra, kolejne zadanie. Co my tu mamy? Tu mamy... Są jakieś długie te kontrakty, także może szybko pójdzie. 400 metrów do kolejnego. Robi w Night City interesy. Nie wiemy do końca jakie, a chcemy to wiedzieć. Zdobądź drzazgę tego radzieckiego fiksera, a zyskamy dostęp do jego tajemnic. Więcej o tym facecie i całym zadaniu w załączniku. Okej. Okay. Mamy kradzież wykonać. Przyjmij drzazgę należącą do Michaiła Akułowa. Hotel. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to nie będzie jakieś nie wiadomo jakie ciężkie. Tylko teraz w tym kierunku on już. Wejdź do hotelu. A może mi ktoś powiedzieć, gdzie ten hotel się mieści? Skoro tu jest, zaraz nie tu jest. No dam tutaj. O. Nie, hotel jest. O. Aha, dobra. A nie dlaczego zadanie mi się odpięło. Kurwy i prochy, mówię ci. No stop. Goście mają taki przemiał, jakby od tego kurwienia ich życie zależało. Co? Tak, pamiętam o tobie, no. Na razie nie ma do... Ty kretynie! Ty kretynie! O kurwa. O kurwa. Nie spodziewałem się tego. Kontakt z wrogiem! Co to w ogóle są za goście? Maria. Ochroniasz szaruk. Takie jaja. Dobra, po sprawie. Równo po sprawie. Nie zwalniajcie! Utrzymać się! Dobra. Co tu mamy?
fruwacz. Ciekawe. Karta do windy. Dobra. A tu? Penthouse'u. Okej, okay, super. Wejdź do windy. Dostań się do apartamentu Michaiła. W sumie się nie spodziewam takiego obrotu sprawy. Czy jak tylko wezmę kartę, od razu zacznę do mnie strzelać. Wjeżdżamy na górę, on jest na dole. A? Chyba zagrożenia. Jest jeden. Zdobądź drzazgę Michaiła. A? Jest jeden. Jest drugi. To jest Michaił. Nadjeżdża Tiurina. Jezus Maria. Nie wychodziłby ty na balkon. Tu mamy FF, E9, 55 i PD, E9, 55, to tu się chyba tego nie da zrobić, jak widzę. Dobra, teraz tak, PD, FF. Też nie. 7A, też nie. Dobra, idziemy tędy. 55, to właśnie tego nie ma. BD, FF. Gdzie to w ogóle jest FF? Tu jest FF. No i tutaj to już jestem spalony, dobra. Trudno. Escape. Надеюсь, ты смотришь. Миш, хватит. Это вопрос государственной безопасности. Может, бросим все и просто останемся здесь? Мне нравится этот город. Он принимает всех потерянных, отвергнутых, отчаявшихся, заманивает, втирается в доверие и обирает их до нитки. Wyjść w ogóle, żeby było ciekawiej. Tu jest jakaś chyba szafa, wydaje mi się. Teraz tu mamy etap rozmów. Bezpieczeństwo. Co tutaj ma? Chyba to samo nawet. Tak, to samo. Co? Gdzie to w ogóle może być? Też mi wskazuje na dół. A, zaraz, on chyba ma to u siebie. Sobie, że tak to powiem. Товарищ Надежда, вы ставите под сомнение авторитет генерального секретаря? Не смешно. И ты это знаешь.
Ну, за народные массы. Там есть. Скоро вернусь. Покурю, пойду. Окей. Че там? А она ту? Czy co, wskazywałoby na to, żeby tam zaskoczyć? Wiecie co? Dziwne. Pianki wyjdzie! A, wypalenie. A? Kusiu, gówno. Co ty tu będziesz mi tutaj wciągać? Jego zabiła. Ale dziwnie wygląda. Jeszcze tupie jej strzelę. Dobra, co my mamy? Wyjść z hotelu. Z miłą chęcią. Ja się tu tak skradam powoli. Nie ma co. Przyjedzie ta winda? Fajnie, zapisja. I opuścimy hotel jak należy. Dlaczego mi to... Coś upieje to. 30 metrów. Pytanie, czy ktoś na mnie nie będzie czekał jeszcze. Ekstremista! Oczywiście, że ktoś czeka. Za łatwo by było. Dość tej zabawy! Będziesz mi mówił, co ja mam robić. Dobra. Jeszcze ktoś? Chyba nikogo tu więcej nie ma. Wow. Wózek. Mogę ja tu wsiąść? Chyba niestety nie. Ulala. Co ja zrobiłem? Nie, o to mi chodziło. Mamy swój pojazd. Mam drzazgę. Bardzo dobrze, przesyłam ci adres. Jedź tam, nasz klient będzie czekał. Dobra. Do kogo pracujemy? To wygląda jak robota dla jakiejś korporacji. Klientem są Chiny. Chiny? Myślałem, że nie lubisz pomagać dużym graczom. Nie lubię, ale muszę spłacić dług. A co jeśli go nie spłacisz? Współpracuję z tobą po to, żeby nie musieć się nad tym zastanawiać. Komuś chyba się nudzi. Co to za dług? To historia z dziennikarskich czasów. Potrzebowałam pomocy. A konkretnie? I? Czy ty mi wszystko o sobie mówisz? O swojej przeszłości? Nie. A związki, w których nie ma już nic do odkrycia, szybko się rozpadają. To co? Pojedziesz do nich? Ruszam. Wi? Tak. Nie zadawaj im pytań. Nie lubią tego. Aha. Lubią pytań? Dobra. Z
jakieś porachunki mafijne. Droga. Ciekawe. Też? O co tu biega? Szczęście tu już nie. Ciekawe. Ajajajajaj, nie! Całkiem niedaleko w sumie. Dobra. W sumie to już nawet tu. Co będę następny robił. Ciemna uliczka, limuzyna, panowie w garniturach. Powinienem znać jakieś hasło? Sampi. Nie pobawimy się? Paddy. Dangana. Yinifo. Jola, dobra. Szkoda tylko, że nie zrobiłeś tego wszystkiego po cichu. Teraz pół miasta będzie wiedzieć o tej akcji. Ojej. Lepiej się rozumiemy. No nic, kontrakt zamknięty. Dobra, kryku. Wiadomość. I szatan, dobra. Zasiadamy. Do powi... Elegancka maszyna, co? Łap koordynaty na moją miejscówkę. Chcę z glinami walczyć. Dobrze, to teraz zapierdawaj na moją miejscówkę. Trochę pali mi się pod tupą. Ej! Trochę pali, dwie minuty. Kurwa, spierdalaj. Chyba glin już nie mam. To jest tak dobrze. Przynajmniej na razie. Kurwa, zniszczony. Uciekaj! Będzie mi glina znów ganiać. Kurwa, ktoś ci siedzi na karku. Co ty nie powiesz? Kłopotów?
misja pomóc. Reszta w rękach mojego człowieka. Dowód mojego uznania czeka na ciebie w skrytce. Okej. Dobra, załatwione. Takie poboczne można powiedzieć zadanie. Ale całkiem dobrze płatne. Okej. Teraz tak. Zobaczmy kolejne zadanie. Opuść warsztat. Dobra, kolejne zadanie, gdzie ja tu mam? Czy on jeszcze musi do mnie zadzwonić? Nie, chyba nie musi. Tutaj mam się dostać. Przed siebie muszę pójść. Ale mi nie trzapnął. Jakby nie... Pora nie uciec jest z niej. I lecimy teraz tak. Gdzie my tu lecimy? Tu. Chyba tu będzie najbliżej. Panowie, spokojnie. Chyba tędy iść. V, Militech ściga mojego człowieka. Gość jest ciężko ranny i ukrywa się na osiedlu w Kabuki. Sama bym go wyciągnęła, ale korposie otoczyli cały teren szczelnym kordonem. Pomóż mu, co? W załączniku szczegóły. Dobra, co my tu mamy? Ratunek. Uratuj Timiego Majka przed obawą jej tak, bo osiedle wszystko szukają w tym. Mokopoty. Nie martw się, to jest akcja charytatywna. Załączam bieg, który pomoże ci go rozpoznać. Czy jakieś szelki ma? Dobra, może jakoś się da. Militech. Widzę. Tu jest Militech. Wejdź na teren osiedla. Kogo nie widać. Zostawię. 35 metrów w dół. Wszystko kamery. Możemy przejąć się w sumie. Zobaczmy. Odchodzimy. Nie, to ja pierdzielę. Jeszcze raz. W którym to wypiszę się? Jestem na... A, trójka jest. Mamy, aha, tu jest dron. Oho. No tu już nie będzie łatwo. Z tego co widzę. Jesteśmy chyba tam na górze, tak? Tak, jesteśmy tam na górze. Czy to trzeba po cichu robić? Chyba nie. Niekoniecznie. Okay.
kolejny. Tego chcę zaznaczyć. Jeszcze jest kilku. Aha, już tu się więcej kamer widzę nie ma. Tu tego latającego bym chciał. No dobra, skoro możemy tak, to zróbmy tak. Wypalenie. I zwarcie. No wyłaś. Ognia! Jakoś tak słabo się starają. Atakujcie od flanki! No, któregoś widziałem wówczas. Raz! Zasłania. Skoczyć. Aha. Ognia! Ognia! Też przez skok, to ja tu jestem w stanie się zabić. A? Wychodź! Nic ci nie grozi! Kurwa. Serio? Jakiś był w fioletowym bodajże. Idź do kryjówki. Dobra. Zlikwidować siłę żywą! Raz! Oddaj się i tak nie uciekniesz! Dobra. Teraz czuję, że mnie zaatakuje gdzieś. Skończysz w dziurze w ziemi! O, jak już jest amunicja, to będzie grubo. Gdzie on może być? Dzielę. Tu jest?
tu. Halo, gdzie jesteś? Znajdź go. Z chęcią. Trzymasz się? Podaj mi się. W plecaku. Dobra, popatrzmy. Jest w plecaku. Wyjmij z plecaka. Gdzie jest plecak? Ja nie widzę, gdzie on tu jest. Rolek. Dawaj. Dawaj. Okej. Jest okej? Kurwa! O, mocne gówno. Dzięki. Tiny Mike? Tiny Mike. Na to uprzejmości mamy za sobą. Nie wygląda to najlepiej. Dasz radę iść? Po tym wziewie? Pobiegnę na połamanych nogach i nawet się nie skrzywię. Okay. Słuchaj, wiem jak stąd wyjść, ale ty musisz zająć się korposami. Po to tu jestem. To co? Zaczynamy? Daj mi jeszcze moment. Dobra, ale pośpiesz się. Dobra, to... Ja chcę tak. Ekwipunek. Co on mi dał właśnie? Plecak. Gdzie to było? Jest to? Nie, nie jest to. Coś podobnego w każdym razie. Olender. Ostatni coś to się nazywało. Jest to? Tak, jest to. Ikoniczny. Karabin precyzyjny typu Power. Ikoniczny, dobra. Szybkość przeładowania broni jest słaba. Dobra, zostajemy na razie. Na tym, co mamy. Chodźmy już stąd. Pizza. Okej. Okay. Czekaj. Okej, okay, dostałem właśnie info od Reginy. Na zewnątrz. Wie, kierowca jest już na miejscu, czeka na... Czeka przed budynkiem. Czeka już podstawione auto. O 10 wieczorem, tylko na WNS. Uważam, że nie zasługuje na nas. Nie można. Słyszał pan, gdzie walczył podczas wojny. No właśnie. Cii. Są na zewnątrz. Słuchaj. Po lewej są drzwi do takiej chińskiej restauracyjki. Na 80% jestem w stanie je otworzyć. Jak się uda, to kilka kroków jesteśmy na zewnątrz. Mhm. Jak to na 80%? Nie jesteś pewien, czy otworzysz te drzwi? No, nie tak na 100%. Ej, ale 80% to też dużo. Pewnie. Dobra, ruszajmy. Zdecyduję po drodze. Mhm. Mhm. Z niego do samochodu fikserki. Ja pierdzielę. Serio. Jak ja mógł wyjść? Jesteśmy zbliżone się chyba. Po co mnie to w ogóle wprowadził? Aha, dobra, tu jest jeszcze. Zwiększyć presję! A?
łepek wystawił. Dobra. No 10 to trochę mało. Nie da się ukryć. Komponenty jak najbardziej się mi przydadzą. Dobra, jest potem. O! Przyjąłem! Moment. Jakiś punek. Karabin snajperski. Dobra. Bierze go. Aż się poddać! W tej chwili! Rzuć broń! Uwielbiam ten pierdolnik! Co? Co, nie potrafisz już? Zank nie wykasowała mnie z systemu. Dobra, teraz rozumiem, o co chodziło z tym. I tak się znajdziemy. Mnie nawet nie widzą. No dobra. Chodź tu, siadaj. Tutaj. Dobra. No i to samochód z tym. Aha, czy ja mam siąść? Chyba, że nie mam siąść. Czekajcie, co to. Dasz już sobie radę sam? Teraz? Pewnie. Tajni, co ty ukradłeś? Czemu korporacyjni aż tak cię cisnęli? Może nie lubią, jak im się przypomina, że też popełniają błędy? Nie o to pytałem. Im mniej osób wie, co ukradłem, tym większą ma to wartość. Przecież wiesz, jak działa ten biznes. Przed drzwiami mówiłeś jakiś Zank. O co chodziło? Zank? Pomagałem jej rozkręcić tę restauracyjkę, ale szybko odpadłem. Saigonki to jednak nie ten poziom adrenaliny. Czemu nie wykasowała cię z systemu? Pewnie nadal nie dogaduje się z mężem. Z mojej strony to już wszystko. A, jeszcze jedno. W sumie nie wiem, komu zawdzięczam życie. Jak się nazywasz? Vi. Czasem świeci słońce, czasem pada deszcz. Dziękuję. Sprawiłeś, że pogoda mi dzisiaj dopisała. Do zobaczenia, Vi. Trzymaj się, Tajni. Okej. Dostałam info od Tajniego. Jest bezpieczny. Dziękujemy za pomoc. Taki profesjonalizm lubię. Kontrakt zamknięty. No i fajnie. Dobra. Nie tracąc czasu, przechodzimy na kolejny element u naszej układanki. Co my tu mamy? Tu mamy coś bliżej. Więc już tam lecę. Widziałeś? Widziałeś to? Tak. Postać tam stała. W życiu nikomu nic nie zrobiłem. Litości. Wiem. Wtedy kurwa problem. Ale uwidziałem je. Pytanie, czy korposie tam będą jeszcze stać? Blokować ulicę? Nie mam plan. Widać, że blokują. Lecimy. Dobra.
kółka jeżdżenia dzisiaj będzie. Teraz tu w lewo. Nie strasz! Kurwa, jeszcze ta policja mi tu potrzebna. Co tu się wydarzyło? Ratuj się, kto może! Nie to chcę, to licha jasnego. Do przodu! Weź do magazynu moksu. Kto do mnie strzela? Dobra. Kurwy, jak ty zawsze wychodzą. Dobra, znacie, że coś tu jeszcze będzie grubiej. Pytanie, czy to ci to też? Moment, to jest... To jest Maelstrom. Mnie oni nie interesują. To jest też Maelstrom. Widzę grubiej. Czuję to! Czuję! Odłamkowy! Chciałem ci w pierdole! Okej. Okay. To chyba jakieś takie nieplanowe w sumie było działanie. Ale dobra. Jeśli to każe mi iść tam dalej, to ewidentnie to trzeba tutaj też pokonać. Droga oczyszczona. To niby gdzieś tamtędy. Według mnie to już tędy można byłoby wejść. Ale... Niech im będzie. Środka. Nie da się? Nie da się. Nigdy. Też nie. Nic nie wygląda, żeby mu się dawało. Ale tędy jak najbardziej. Musi iść. Czuję! Pomocy!
pomocy? Czemu ty chcesz tej pomocy? Co ona tak lata jak oszalała? Wypalenie, niech się uspokoi. Siostry! Walczcie! Ma te czepnięcie. Powiem, że nie. Jak się kuźwa obawiam tej finałowych walk. Mogę nie dać rady. Okej, co mi tu ma? Sprawdźcie, co się dzieje z... Okej, to gdzieś na dół. Gdzieś tu trzeba. Tu się dostać. Teraz co się dzieje? No kurde. Kamery mnie nie interesują. Tu też nic. Co tu mamy? To jest podnośnik. Nie. Tu jest na górę. Ewidentnie każe mi iść tu. Jak ja mam się tutaj dostać? Tu? To schody, ale to wszystko pozasłaniane. Guzik. Kolejne zadanie, którego nie za końca wiemy, kto jest. Tu się nic nie podświetla. No i zepsuł głowy. Dostać. A ty co za jeden? O! Liczniki przyszedłeś zczytać? Regina mnie przysyła. No tak. Tato zawsze trzyma rękę na pulsie. Ta druga dziewczyna... Nie żyje. Wiem. Jesteśmy podłączone do tej samej sieci. Nie było innego wyjścia. Nie przeżywaj. Hal. Hal Kantos. Gdzie on jest? Nie wiem. Pewnie... Pewnie gdzieś na dole. Mówiłam mu... Mówiłam, żeby się schował. Co tu się właściwie stało? Hal miał skrakować dla nas taki jeden braindance. Udało się. Powiedział, ale coś poszło nie tak. Mocno nie tak. Kiedy Eni puściła nagranie, zaczęła wyć, odwaliło jej. Resztę... Resztę możesz sobie dośpiewać. Okej. Byłem nawet, co z tego, skoro to jest jakoś tu, to jest zasłonięte, czym tu się dostać? Czy gdzieś tu się jakoś człowiek dostanie dalej? To jest możliwe. Też jakieś musi być stanna deaktywacja. Okej.
coś. Chodzi o to, żebym ja tutaj strzelał w to, bo ten, jaki to ma sens. Droga. Będę błądził i szukał. Na razie to cały czas nic nie daje. Tutaj w las gdzieś. Może potrzeba... cały ten kwadrat. Odesła. Tam jeszcze nie było. Mamy 1CFF 1CFF 55 będzie DB teoretycznie jest. Kto to jest? Truf. Ja pierdzie. No dobra, ale tu jesteśmy. Czy to nam coś w ogóle daje? Czy nie za bardzo? Chyba nic. My jesteśmy... no tak, cały czas jesteśmy w tym samej lokacji. Ale dobra, trzeba wszędzie pochodzić, popatrzeć. Czego to jest? 7A, 1C, 7A, 1C. No dobra, jest to. Okej. Nic się nie wydarzyło. Mi ewidentnie pokazuje 20 metrów w dół. Żadnych drzwi tu innych nie widzę. Zaraz tu, co tu jest? Tu są drzwi. No. Okej. Okay. Czy ja tu byłem, czy ja tu nie byłem? Byłem. Dalej. Bez rozwiązania. Cóż. Śnica. A... jeszcze tutaj. Może coś tu jest. Dole, może jest z zewnątrz wejście. Na ten moment nie mam zielonego pojęcia, jak tam się dostać. No.
jest wejście, można powiedzieć, od góry. Nic ponad to. Ja pierdzielę. Jaka tajemnica. Musi się dostać. O, moment, moment. Hal? Żyjesz? Pierdzielę. Nie tak głośno. Ta psycholka zajęła się miło. Takie proste. Głupiego kontenera nie jestem w stanie zauważyć, że... Nie, jeszcze nie. Chciałem najpierw sprawdzić, czy... Jakie najpierw? Nie podchodź, dopóki jej nie załatwisz. Aha. Możesz wychodzić. No wreszcie. Już myślałem, że się tu uduszę. Masz czasem tak, że otwierasz oczy i od razu wiesz, że to będzie chujowy dzień. Że wszystko pójdzie nie tak, jak powinno. No więc to jest właśnie taki dzień. Ja pierdolę. Masakra. Czemu tej lasce tak odwaliło? A czemu ludzie dostają cyberpsychozy? Nikt tego nie wie. I nikomu nie zależy, żeby się dowiedzieć. Ta druga dziewczyna tam na górze... żyje, ale jest ranna. Krwawi. Dasz radę ją poskładać do kupy? Ja nie, ale Regina zaraz kogoś przyśle. Będzie dobrze. Pora na mnie. Do następnego. Następnego? Oby kurwa nie. Ile ja czasu tu straciłem przez to wszystko. Ja pierdzielę. Dobra, wynoszę się stąd. Ładnie, ładnie. Hal bardzo zadowolony wypowiada się o tobie w samych superlatywach. Będzie jeszcze o tobie głośno, Vi. Zamykam kontrakt. No i fajnie. Zostało jeszcze kilka kontraktów. Zobaczmy w ogóle ile. Co ja tu mam? Tu jest pusto. 23, dobra. Dla niej już mam wszystko. Wakako też mam wszystko. Dino jest wszystko. Co tu jest? Sebastian jest wszystko wykonane. Oczywiście dla Hansa jest wszystko wykonane. Dla niego jest trochę zadań, to jest mam 5 z 11, oprócz to. I dla niej mam jeszcze jedno zadanie. No dobra. Tu mam i tu mam. To podejrzewam, że to jest dla niego, a te to jest dla niej. Dobra, lecimy tu jeszcze. Jak tu jest z teleporterami? Tu jest. Dobra. Wrócimy. Vi, to był ostatni kontrakt ode mnie, przynajmniej na razie. Dobra robota, zrobiłeś z Watson to, co dało się tu zrobić, a teraz mam dla ciebie radę. Odpocznij. Serio, wyjedziesz gdzieś, odetchnij, dobrze ci to zrobi. No i uważaj, żeby nie wypalić. Aha. Mam coś dla ciebie, taki mały upomin. Znajdziesz go w swoim schowku, trzymaj się. Okej. Dobra. Gdzie to jest? To jest tu, czyli tu będzie nam najwygodniej. Rodzinne, takie co są. Nie wiem, czy ja już tu byłem, ale pewnie byłem na pewno. Widziałem te okolice. Słuchaj.
A byłem, coś mi się wydaje. No, jak tam życie w Night City? Śpisz troszkę? Bo ja nie. Bierzmy się do roboty. Słuchaj, urwał mi się kontakt z moją małą Juliet i spoko. Problem w tym, że dziewczyna ma dane, na których mi zależy. Jedź do niej i je zdobądź. Szczegóły w załączniku. Dobra, te załączniki zawsze będę czytał. Uzyskanie własności. Okej, okay, dobra. Za dużo było do czytania. W razie czego można sobie zatrzymać. Rypa wroga. Poszukaj chipu, sprawdź co się stało z Juliet. No matko. Nie sądzę, żeby to było aż takie łatwe. Wybacz. Julie, wybacz. Wybacz mi sposób, w jaki to robię. Nie jestem nawet w połowie tak twardy jak ty. Nigdy nie będę, nie ma sensu udawać. Proszę cię tylko o jedno. Jej już nie pomożesz, więc pomóż przynajmniej sobie samej, zanim będzie za późno. Gdybyś zmieniła zdanie, będę na ciebie czekać. Sunset Motel. Okej? Okay. Hop. Późno się wystraszyłem. A? Obraz? O, ciekawe. Schować safe za obrazem. Oryginalnie, jak na najemniczkę. Wiesz, najemniczka i obraz. To jak ty i brain dance'y z opery. Bardziej mnie zastanawia, czemu ten obraz leży na ziemi. Jakby Juliet musiała się śpieszyć. Tak. Tu stało się coś złego, Vi. Coś bardzo złego. Niewykluczone. A wiesz, co podpowiada mi doświadczenie? Że safe to dobre miejsce na schowanie cennej drzazgi. Jest i czytnik kart. Może gdzieś tu jest klucz. Znajdź sposób. Ja lubię zagadki. Coś w cenie jest. Prawda, co był w psychozie. Jeszcze to zwiedzamy tu trochę. Widzę łazienka. Coś tu było. Rozejrzyjmy się. Imponująca apteka. Nie wiedziałem, że to gówno jeszcze krąży na czarnym rynku. Wszystkie te piguły są na uspokojenie. Kupujesz je, jak nie stać się na nic lepszego. Sporo jak na jedną osobę. Interesuje mnie gaz. Okej. Okay. Syfi śmierdzi. Ale na tym podobieństwa spokojnie zanika się kończą. Ktoś w to solidnie przyjebał. Ślady walki. Jeśli tak, to jedyne. Prawie kompletnie zużyty. To nie jest coś, co trzymasz w domowej apteczce. Co my tu mamy? Okej. Co? Nic nie znalazłem. Ciekawego. Uwagę.
kasa kuźwa jest. Ciekawe. O, w mordę. Ktoś jest. Ewidentnie. Kto to jest? Rose Horrigan. Juliet. Okej. Strzał w głowę. Aha, dobra. Ona jest... Kolenie, to jest najlepszy na razie mój sposób. Moi przyjaciele! O nim mówię! No bo jakieś życie swoje kończące się. Póki co to na razie wypalenie. 20, dobra, 11% zostało. Dziennik choroby. Dobra. Klucz do save, $1,000, dobra. Niestety ją chce zabili. Ajajajajaj, zabiła prawdopodobnie. Czasem nawet ja mam szczęście. Jesteś przeciążony. No tak. Fantastyk. Wyjdziemy. Musimy się opróżnić troszeczkę. Dostał się z danymi do skrytki. No dobra, to akurat będzie mi po drodze. Się w skrytce też trochę posprzedaje rzeczy. Oczywiście nie będę mógł wsiąść do tego samochodu. Niestety nie. A to pech. Musiał tam ustać, no ja pierdzielę. Jakie reklamy, billboardy nowoczesne. Ha. Zresztą podejrzewam, że szybciej będzie tak w życiu realnym niż się myśli. To będzie mało do tej skrytki jechać. Upsi. Na szczęście nikt nie widział. Damy. Sprzedaj rupiecie. Tego akurat nie będzie za wiele. Otwierdź. A teraz tak. Co my tu sprzedamy? Z broni. Nie pod względem wagi, a pod względem obrażeń na sekundę. Za dużo tego mam. Dobra, to możemy
Gdzie to jest? Sprzedaj. Tego nie używam. Tego nie używam. Takie pytania są, to nie będę tego utylizować. Jeżeli jeszcze go swojej rzeczy nie sprzedał. Już raz mi się to zdarzyło. Nie. O. Oj, to możemy sprzedać. Jaką mamy wagę? 430, dobra. To możemy sprzedać to. Nie. Chyba tu są pozaznaczane, mam nadzieję. Mam. Okej. No to już jest dłużej, teraz możemy fabułę. To, co spotkało Juliet, jasna cholera. Nigdy nie mówiła o swojej siostrze. Szkoda. Dobra, dzięki za te dane, Vi. Zamykam kontrakt. Do usłyszenia. Okej. Dobra, ja otwieram mapę. Tego zadania nie biorę nawet. Co my tu mamy? Czyli temu zostało jeszcze 5. Jadę tu. W tym momencie. Tak. Nic więcej. A, tutaj coś jeszcze jest. A, dobra, to jest nagroda. Okej, okay, spoko. Daleko to w ogóle jest? 3 kilometry. Nawet teleport bym wolał. Ty wariacie, ale zapierdalasz, żeby tak każdy rwał się do roboty jak ty. Wiesz, że twoje imię zaczęło coś znaczyć. W pewnych kręgach stałeś się naprawdę znany, dlatego dostaniesz kilka nowych kontraktów, takich wiesz, przeznaczonych dla największych skurwysynów. Ciekawe. Może jeszcze je pokażę w przyszłym odcinku? Teraz nie dam rady zrobić. Dobra. Czyli tak. Okej, dobra, tak jak to prowadzi w sumie. Teleporty to jest naprawdę wygodna rzecz. Żeby sobie przeskoczyć w dalekie miejsce. Okej. Wyskoczymy tu i wezwiemy samochód. Różne rzeczy tam mogą być. Ja to wystałem? Chcesz kogoś zabić, zabij! Byle nie mnie! Aha. Nie! Lepsze auto było. Okay. A i to był teleport.
już coś z tego kojarzę. Te miejsce też kojarzę. Gadaj mi, że to są miny. Welby to przemytnik, który trafił do aresztu Militechu przy granicy. Jego kumpel chce go stamtąd wyciągnąć. No ale wiesz, goście potrzebują kogoś, kto odwali brudną robotę i uwolni Bruce'a. Info w załączniku. No dobra, co my tu mamy? Ratunek. Jeśli chcesz sprawdzić przyjaciela, zabierz go w góry. To jedna z możliwości. Drugą jest taka, sprawdź. Tyle było. Jeszcze jedna. Archibald. Bald. Prosi, żeby podczas akcji nie zabijać korpusów. Co mogę powiedzieć? Klient płaci, klient wymaga. Ja pierdzielę. Czyli co? Nie zabijaj personelu Militechu. Opcjonalne. Dostań się do terenu obozu Militechu. Zajebiście. Militech, czyli mam ich nie zabijać teoretycznie, ale to będzie ciężkie do wykonania. Kurwa! Halo, gdzie jesteś? Ja pierdziele, wiedziałem, że to są jakieś miny. Zajmę się. Za łatwo było. Te góry to chyba to przez przypadek nie są te skały. Rzuć broń! Kurwa, rzuć broń! Naprzód! To co to jest? Wieżyczka ochronna. A jeżeli zrobię tryb sojuszniczy, to co wtedy będzie? Atakować cel! Nie mogą zabijać, a ja ich nie? Zwarcie. Mam dość tego gówna! Będzie cały czas mnie tu. Kto to jest? Co to jest? Też Militech. Coś można dostać. Tu można się dostać. Dobra, spróbujemy. Atakować! Atakować się! Dostaniemy to, co tu mamy. Znajdź Bruce'a w obozie. Otwieram ogień! Postaramy się ich nie zabijać. Jak oni będą mnie robić, to co ja poradzę? Ogień!
Wysoki kaliber! Chyba tam się nie mogę przedostać, no bez jaj. Ognia! Ognia! Otwieram ogień! Kuźwa, gdzie go znaleźć teraz? Dobra, nie ma co. Koniec bajki. Tak ci spadają! Dupa. Miałem ich nie zabijać, niestety się nie udało. On może być ukryty. Dostępu. Super. Tam to nie. Okej, to jest to. Wyciele. Co jest? Jesteś Bruce? To jakiś test? Przecież macie moje dane. Chwila. Ty nie jesteś z Militechu. Dobra, Archie nie płaci mi za gadanie z tobą, tylko za wyciągnięcie cię stąd. Chwila. Archie Crane cię wynajął? Ten sam. Nie może się ciebie doczekać, więc ruszaj dupę. Archie wiedział, kogo przysłać. Okej, dość się tu nasiedziałeś. Czas rozruszać kości. Nie musisz mówić dwa razy. Skończysz w dziurze w ziemi! Cholery. Zabierz Bruce'a do punktu... A, dobra. Teleportował się. Kurwa. Dobra, dajesz. Już się ci? Sieci, dobra. Kurde, wcale nie tak daleko.
sprzęt w ogóle zablokowany. Okej. Rus, już myślałem, że cię nie wyciągniemy z tego obozu. Archie, ty kupo gówna. Co? To przez takich jak ty ten obóz w ogóle istnieje. Widziałem cię za kierownicą. Ile ci płacą? Wystarczająco, żeby sfinansować twoją ucieczkę. Później mi podziękujesz. A teraz zwijamy się stąd. Hej, V! Gdybyś planował kiedyś zostawić Night City, uważaj na granicach. Łatwo tam o fatalną pomyłkę. Co ty gadasz? Miało być bez rozlewu krwi, zapomniałeś? Uznaję kontrakt za zamknięty, bo uratowałeś Bruce'a, ale niepotrzebnie przyciągnąłeś uwagę. Do usłyszenia. No niestety nie dało się. Nie chciałem, ale się nie udało. Dobra, zobaczmy. Mamy już tyle czasu do grania. Jeżeli tu coś jeszcze jest. Dobra, to jest co 2. To jest 3. A znaczy nie, tego to nawet nie liczę. A wiecie co? Te pozostałe, czyli mówiąc krótko od niego, to jest 1, to 5. W takim układzie przyniosę to na następny odcinek. I po wykonaniu tego będziemy robić docelowe już. Dobra. W każdym razie, ja już z tego widoku dziękuję wam. To był ostatni kontakt ode mnie. Wiem, miło, że nasze ścieżki w ogóle się przecięły. Dziękuję za wszystko. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy, a póki co przekazuję ci coś pięknego. Czeka na ciebie w twoim garażu. Dbaj o tę maszynę, V, i dobrze mnie wspominaj. Szerokiej drogi. O, ciekawe. Dobra. Ziarko to ziarka. Co to takiego? Ziarko to ziarka. Odbierz nagrodę. Okej, dobra. Mam nadzieję, że już teraz dokończę. Dzięki za obecność. Jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrypcji i dania łapki. Na pewno kanałowi to pomoże, bo jakoś się stanie rozwijać w zasięgach. Dobra, trzymajcie się. Na razie, hej. Take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my way.